Dzisiaj sobie zajrzałem do danych, które są od niedawna dostępne, które pokazują medianę wynagrodzeń czyli dokładnie taki poziom, który rozgranicza pracowników po połowie, wyznacza tych, którzy poniżej tego poziomu otrzymają wynagrodzenie i powyżej. No i teraz mamy, oczywiście, poziom cały czas. Przeciętnego wynagrodzenia i on w przypadku mniejszych firm, czyli takich, które zatrudniają do pięciu pracowników, ogółem wynosi, teraz Państwu to pokażę, według tych ostatnich danych GUS-u za marzec, gdzie była także mediana podana, ponad 5200 zł brutto, 5250 zł. Natomiast szalenie no, i ciekawe i niepokojące zarazem jest spojrzenie na medianę, jeśli chodzi o tych najmniejszych pracodawców, ponieważ ona tutaj w grupie osób dla pięciu pracujących i mniej, czyli do pięciu osób zatrudnionych, czyli komuś ten mały przedsiębiorca dał pracę, dał robotę. I w tej grupie 6 do 9 tu odpowiednio wynosi 4242 i 4300. Czyli, i to był marzec 2024 roku, bo te dane są tam o tej medianie z opóźnieniem przez podawane. Więc ja teraz się zacząłem w ogóle, no jak zobaczyłem te 4666 z tym dorzuconym jeszcze poziomem, to zacząłem się zastanawiać, że tak, no oczywiście państwo zafundowało tym najmniejszym pracodawcom podwyżkę, ale ta podwyżka jest wyższa niż w tej chwili w ogóle oferuje wynagrodzenie ten mikroprzedsiębiorca tym swoim pracownikom. I czy, to, czy tutaj nie, nie, nie dzieje się już po prostu rzecz, powiedziałbym w jakiś sposób niebezpieczna, no bo to trzeba znaleźć pieniądze, żeby tym poniżej pięciu pracujących w tych firmach i od sześciu do dziewięciu, no po prostu zapłacić więcej. Zapłacić więcej już, nawet jak Państwo teraz widzą na naszej belce, 4 prawie siedemset versus te dwie kwoty.